mógłby się pofatygować. On mógł przynajmniej dwie żeła zamknąć. Marić, Wójce. Ja ojce Gedom. Ja wszystko tak drodzi. Przecież nie ma na kasiobę. On miał swój gród, swoje wilwe markę z kapli z tą salitą, swój brzyd, a nie tak. No. No. Co mnie straszysz? Żarty sobie robisz? Chcesz, żebym przez ciebie kitywał? Biegnie! Przez te twoje skradanie! Matko, nie można tak, człowiek normalnie... Chciałaś mnie w rękę pocałować, czy co? I to co z niej nie mierzą, głupcy! W jedno to samo, głuchy jak pień. Głupi żarty, nie wiem jaki strzyma tole lata twoje. Wargle i kłezłowaty żarty. Kaszubski temperamencik się odezwał i za to cię kocham. Nie bajeruj mnie. Mnie nie bajeruj. Nic się nie zmienił. No nic. Od Kaszub, od pierwszego spotkania, Symon jeden. Ciągle mi powtarzałaś, że ci się podobam, a teraz no to krzyczysz na mnie i po kaszubsku. Chociaż wiesz, że ja nic nie rozumiem. Rozumiesz, rozumiesz. Ale nie mówisz. A przez tyle lat to mógłbyś się nauczyć trochę więcej słów niż tylko to jedno jo. Jo. Jolo! Jo! Jezek, jedą tam ja nie nerwuj. Oj, Martonia, nie denerwuj się. Gorzka jakaś. No jak? Trzy łyżeczki. Nie. Jestem jastrzygą? Babciu, dziadku, jesteście? A, tak. O, kabusie sobie piją. Cześć. Dziadku, ty tu uważaj z tą kawą, bo już im za dużo wciągasz, trochę ciebie i tak zawsze nosi. Dziadku? Cześć. Dziadku, ja ci pokażę dziadku. Ej, bo się połamiesz. Dziadku! Tak byś dziadku. Tak potrafisz? Nie potrafię, ale nie rób tak więcej. Cześć. O Boże. Uważaj na siebie. Dobrze. O, my właśnie w tej sprawie waszych serwiaczków z przeszłości. Mianowicie mamy do szkoły zadanie, żeby opisać jakąś fajną historię. A z tego, co wy mówicie, to wasze z przeszłości są bardzo ciekawe. Dziecko, ale to nie są żadne selfiaki. To są nasze najpiękniejsze wspomnienia. Moje kochane Kaszuby. A to się działo. Kaszuby? Co tam ciekawego? No co? No. Wszystko. Górki, jeziora, łąki, lasy. Tylko ludzie. Kultura? Dziadek też polubił Kaszuby, prawda? Nie mówiąc już o jego miłości do tabaki. Jak go częstowali, to nigdy nie odmawiał. Zawsze mówił ojojo! To było słowo, którego się nauczył w ułamku sekundy. Tak było. Ta emerytura kaszubska nie byłaby taka zła. No, pomyśl na to. Pomyślę. Wpierw to pójdę łyknąć troszkę świeżego powietrza. Zaraz wracam. Tak, ja też zaraz wracam, dziewczynki. Zrobimy sobie herbatkę i pogadamy o tym waszym zadaniu na wakacje, dobra? Zaraz wracam. A my sobie przyjrzymy. Tak? A my sobie powiem, to przyjrzyjcie. Wyjdzie, bo jeśli nie wiem, czy obisy na tym wyku, to co? Wiosnę.
Przychodziła. A teraz my to zamknięcie w czterech ścianach, w czterech zewnętrznych. No właśnie. Słodki piesek. Ale w ogóle jacy są młodzi. Nie poznałam ich teraz. Patrz. Danek? Zabawy pamiętasz, kurczę. Akordeon wystarczył. To był klimat. Szpachetem. A gdzie one? Nie wiem. Jakaś kartka. Weź przeczytaj. Kochani, jedziemy na Kaszuby. Nie martwcie się, wyślemy wam setliki z podróży. Pola i Jane. Wiesz, może tu jest jakieś pole namiotowe? No pewnie. A skąd jesteście? Przyjechałyśmy z Warszawy na stopa. Na stopa? Masakra, nie bałyście się? A co tu się bać? Bierzesz plecak i jedziesz po prostu. No nieźle. Odważne jesteście. Jay. Cześć, to Max. Jest Pola. Cześć. Cześć, Max. Hej, no to może szukacie przewodnika? Bo lepszego ode mnie nie znajdziecie. Znam parę fajnych miejsc tutaj i w sumie to... Właśnie skończyłem pracę. Jak tam dziadek biorą dzisiaj? O wele, same pleś drodzy. Dzień dobry. Nie ma imię. A Dinu to masz na przystanie? A i skończyłem. Skończył. A co to my za Zeusem przeprowadzony? A to z Warszawy przyjechały Kaszuby zwiedzać. No słuchaj, ta, jak Państwo już przyjechali na te Kasiada, to chyba i musiał poczęstować tobaką. A tobaka ma za zimą me roczy, nie? Taka tradycja, że gości się czystuje tabak, to trzeba tak zrobić. Co ma nas uznać? Najpierw tabaka, potem dziadek mówi o jakichś plezrach pływających w jeziorze. Muszę sobie wygooglować, bo ja żadnych plezrów nie będę jeść. Pola, spokojnie, odkąd wyjechałyśmy, nie powiedziałaś tylu słów naraz. No i plezry to takie ryby gorszego gatunku, a to są sielawki. Są mniejsze i bardzo smaczne, dlatego musicie ich spróbować. Proszę. Okej. Okay. Boże święty, to ma więcej ości niż mięsa. Trzeba było zamówić schabowego, a nie się morderować z tymi froskopijnymi rybimi kręgosłupikami. Spoko,
Pokażę wam, jakie jest, dobra? Jak chipsy. Okej. Wycha, spróbuj pola. Nie, ja podziękuję. Ale czekaj, zrobię tobie zdjęcie. Uśmiech. Chipsy na kaszubach. O, okej. Okay. Pokaż, jak wyszło. O, cześć, Max. Cześć. To próbie? O nie, próba. Hej, zaraz będę. Dobra. Słuchajcie, jest sprawa. Dziewczyny, dajcie mi sekundkę, co? Jezu! Uważaj! Żyjesz? Spoko, spoko, nic nie jest. Mamy naprawdę mało czasu. Ta-dam! Jeszcze buty. I jeszcze to. Ta-dam! No, niezłe wdzięko. Dzięki. A co to za rzeźba z drutami? To są diabelskie skrzypce. Diabelskie co? Diabelskie skrzypce. To taki instrument na Kaszubach. Zaroz opowiem wam jego mroczną historię. Dobra, dobra. Przygasię go i do brzegu. Dziadek mi kiedyś opowiadał, że na Kaszubach w Dzień Zmarłych, pomiędzy północą a pierwszą w nocy, dźwięk diabelskich skrzypiec miał przyciągać wszystkie dusze zmarłych i odpędzać wszystkie złe moce. A jak się na tym gra? Weź nam coś zagraj. No pewnie. Okej, kaszubskie czary odprawione. A teraz zapraszam was na próbę, idziemy, bo babcia tu mnie wydziedziczy. Hej, Maleniu! Chodźcie, chodźcie. Okej, okay, let's go! Chociaż poczekaj, jeszcze zdjęcie pamiątko. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Chutko, chutko! Proszę was, wracam z tego. A ty jak zwykle na ostatnią chwilę. Dlaczego ubrałeś strój? Próba generalna jest dopiero za tydzień. Ale jak się już ubrałeś, to popraw się i niech to wygląda porządnie. W każdym razie, babciu, chciałbym ci przedstawić moje koleżanki. To jest Jay, to jest Pola. Przyjechały do nas z Warszawy na stopa, dlatego je tutaj zabrałem. Bardzo mi miło. Stroje mamy, więc zapraszamy. Babcia nawet nie czuje, kiedy rymuję, ma taki flow. Dlatego teraz już nie macie wyjścia. Nawet tak na mnie nie patrz. Ja nie tańczę. Nie! Weź nic nawet nie mów. Spoko wyglądasz. Spoko? Czy ty mnie widziałaś? Weź mi teraz kitu, nie wciskaj. Dziewczyny, zapraszam na próbę. Chłopaki już czekają. Max, Damian, zapraszam dziewczyny. I raz, i dwa, i raz, dwa, i trzy. Brawo, i raz. Dobrze. Fajnie, mamy teraz pierwszą. Kapela, gramy! I raz, i dwa, i raz, i dwa. Bardzo dobrze, nie wtedy. I raz. Wszystko będzie! O nie, troszkę, raz, i raz, dwa, i trzy. I raz, i dwa, i na ten. Pięknie, i raz. Ale ładnie wyglądałaś.
Tutaj bym polemizowała trochę. Ty, Pola, też. Dzięki. Generalnie dzięki za pomoc z namiotem i ze wszystkim. Spoko. Mówiłem wam, że jestem dobrym przewodnikiem. Może i tak, ale musisz przyznać, że z tymi chipsami sielawkowymi to trochę nam wcisnąłeś kit. Ja na Kaszubach wszyscy tak jedzą sielawki. Ale panie, wybaczą na moment. Idę na stronę i zaraz wracam. Kaszubskie upiory, czyli czego bać się nocą na Kaszubach? Kaszubi, jako lud religijny, nie bali się naturalnej śmierci. Lęk wywoływały noce demony, które dusiły bądź zjadały żywy. Aby się przed nimi ustrzec, odprawiano obrzędy, nie zawsze w pełni zgodne z nauką kościoła. Nocą na Kaszubach rządziła trupia ekipa, wieszczy, łupi i mora. Swoją drogą Max mógłby już wrócić. Słuchaj tego... Najbardziej przerażający z nich był wieszczy. W pewnych okolicznościach, tuż po śmierci, podnosi się z martwych i pożera swoje zwłoki, a potem swoich żywych krewnych. Jak ustrzec się przed wieszczem? Na zwalczenie upyra był tylko jeden drastyczny sposób. Wykopanie nieboszczyka, obcięcie mu głowy łopatą i umieszczenie jej między stopami. Słyszałaś to, prawda? Pewnie tu zbierę. Było te kaszubskie upiory. No weź przestań. Masz jakiś nóż, nie wiem... Pistolet! To masz siekierę. Weź. Leszmendo, ty jedna! Co to ja? Masio, to ty? Diable! Co ci strzeliło do łba? To taka atrakcja dla naszych turystek. Atrakcja, ja ci dam za chwilę atrakcję. Atrakcję, ja ci zrobię z mordy. Jeszcze tam jej nawija jakiś upiorach. Skąd ty masz w ogóle takie wdzianko? To wdzianko w grudniu skakuje jako jeden z gwiżdży. Gwiżdże? To jak miałam, to ci też obcykolnicę. Jo! Ciocia to styrana pewnie po robocie, co? Jo! I mam dostę płela, dostę malenów. Ranków nie ma do roboty. Może te dziewczę to zarobią sokusk. Bardzo fajny pomysł. Przyda nam się trochę hejsu na te warsztaty garkackie. A, u Neclów? Kurczę, chłopaki tam się już 11 pokoleń bawią w tej glinie i to jest najlepsze miejsce na takie rzeczy. No to świetnie. No to o której jutro startujemy z tymi waszymi malenami? O 6 rano. O której? Ciocia, a zaśpiewamy coś naszego? Queza. No, no pewnie. Mój tata kupił Queza, kredyt ci zamiatał. Przywiązał ją do łeza i dać ci profit miał. Jedzie fuksa, jedzie, to baczkę za zimą. Webezusa z zapezą, byle diabeł szałudło. Fuksa przed nich kupią, a w kartę trzymą pas. A żeby ciebie kwezą, ja z nich biorą czas. From the dark, calling Kane. We're crawling out of the gutter just to slip away. The night tastes like fire. And footsteps now in the center of a storm, we're drowning in fire, falling apart more and more for the one we used to love.
brimming in the brimming gall. We're drowning in fire. No matter the consequence, always we stray until the end. Race for the nothingness. You've got some dealings with the devil, carved in flesh. It's easy. Don't fulfill the desire. It's easy on the street, which you have no shame now. Ale to są przecież truskawki. No jo, malene. Kaszubi są jacyś dziwni. Pola, inni nie znaczy dziwni. A ciebie? O, co to Ula? Dzień dobry. Ciocia wam wszystko wyjaśni. Dzień dobry. Chyba już dziewczyta zbierała malenę. Zbierałeś już truskawki? Nie. A ta taką nieprzygotowaną, wysuzałeś chusta, a ty będziesz zbiera malenę. A te dziewczo, zbiry, jece pekuzia jak i co, łebić. Zbierumy same czerwony zbierumy. Urwiemy, o, łegunk, łebić, tak trzeba urwać łegunk. Okej. Żadnych zielonych nie, żadnych zgnitych. Taka jest ładna. Jo, tak umycie bac. Dobra. A ty te same czerwony. O, oni robią w płynu. Widzisz, do nich idziemy. Do nich idziemy. A nie, oni robią. Dobra, nie będę przeszkadzać. Nie będę przeszkadzać. O, fejno, rób to. Boże powagi, Boże powagi. O, to moje. Jedny. O, czekaj. Jo. Tu. Dobre. Zniemy se, jo. O, to. Pój. Witam, Boże pomagi. Ja bym chcę sobie zapytać, jak to je na tym płelu kaszepści malenę. Sezon dobry, jak to są zbiry? Malenę? Jo, kaszepści. Jo! O, może tu. Dobry dzień, Boże pomagi. Jak ci to jest sezon na kaszepści malenę? Drągło je? Nie jest w tym roku dobry, bo je nie dość, że to był mróz, ty był sachłe. Ty jest słońce, pazy. A u nas dziki zjadają truskawki, gołębie, jest bardzo ciężko. Ciężko, jo, ciężko. Jo, naprawdę je ciężki rok. A ty, ciotka, co? Ty masz parcie na szkło? Ciągle wywiadów udzielasz. Ja tu jestem do królową kaszubskiej truskawki. I co z tego? Jak to, co myślisz, że to sobie citla łeb lecieć i te zarwialgu królową, co mizdrzysz do kamery tej łanice, we wierzą, nie? Ja się nie mizdrzę. Jo, mizdrzysz, to chyba, że co? Ty byś tylko chciała być królową pewnie. Tak. I także jebanta ta królową, na pewno. Jest to ciotka, ale i tak cię lubię. No. Chodź, idziemy. Napijemy się tego malinowego szlapsu. Dobra, i idziemy poprawić sobie hydraulika. Ty co, idziemy ty w organizmie. Chyba. Dobrze, zwiedzi. Na warsztat się mówię. Tak. Zapraszam do nas do pracowni. Zobaczcie. A ile tego tu jest? Jak to się nazywa? Wypieki? To jest akurat surówka i te naczynia są na początku swojej drogi, a tutaj mamy samego mistrza przy pracy. I Karol, ja bym chciał, żebyś dziewczynom pokazał, jak się kręci garnek. Jest.
kciuki na środek razem. Usztywnie, usztywnij w stawach. Jakbyś ci mógł położyć, żeby pijała, czy nie wiem. Nie rusz. Jedziemy. Śmiało, śmiało, śmiało. Śmiało. I komputer. Pewno ja? O mój Boże. Zrobiłam to. I w ogóle powoli, bez siły. No kam. Mogłabym tak godzinami. W życiu wszystko się kręci. A żeby dobrze się układało, trzeba cierpliwości. Jak to u nas mówią na Kaszubach. To so dy. Lepo mał. Jo. Z Państwa miałby ochotę spróbować zagrać na tym dziwnym wynalazku. O, Pani się wyrywa, zapraszam, zapraszam. Pani Jadwigo, jak ma Pani na imię? Jay. Bardzo mi miło, jestem Paweł, a skąd Pani do nas przybywa? Z Warszawy. Super. Patrz, warszawka się lansuje. Wręczam Pani ten oto instrument. Na pewno. Jak się przychodzi do nieba, to wręczają harfę. Jak się przychodzi do piekła, to wręczają akordeon. O, chwila dla fotoreporterów. To co, spróbujemy? Ten guzik, droga pani, służy do tego, żeby sobie szybciej spuścić powietrze z miecha. Albo na przykład, żeby z siebie troszeczkę powachlować. Darmowa klimatyzacja. O, działa, prawda? No więc właśnie. Spróbujmy w takim razie. Dodam, że żeby zagrać, trzeba wcisnąć guzik. Albo kilka naraz. Nie zepsuje się raczej. Próbujemy. No, brawo, światowo. To może już wystarczy. Pięknie dziękujemy. Skontaktujemy się z panią. Wielkie brawa. Dziękujemy. Thank you.
Chodźcie, idziemy, chodź. Chodź, idziemy. Chodź. Będzie fajnie. Ja pomogę. Nasz księciunio się zjawił. Dobra, idę przygotować tutaj. Co, główka boli po wczoraj? Gdzie? Na kajaki, chodź! Nie, znowu mnie budzicie bladym świtem. Ostatnio tak mnie budzili, ale coś tam. Nienawidzę was! W kieszeniach szukam dni, szeleści ci. W autobusie ludzi tłum, skąd wiedzą gdzie wyjść, a ja ciągle zagubiona biegnę śladem swoich myśli. Mapę mam w różowych włosach, w ustach smak czereśni. Lato na plecy wrzucę, podróżować za jeden uśmiech chcę. Ajdę stopem, kilometry pulsujące w żyłach prowadzą mnie. Tam, gdzie kwitną malenne. Tam, gdzie kwitną malenne. Lato na plecy wrzucę, podróżować za jeden uśmiech chcę. Autostopem, kilometry pulsujące w żyłach prowadzą mnie. Tam, gdzie kwitną malenne. Tam, gdzie kwitną. Wiesz, że Kaszuby mają swoją flagę? Czarno-żółtą. Mają też herb. Czarny gryf na żółtym tle. Nudy. A wiesz, że kaszubski to język regionalny, a nie gwara? Jo, i w gwarze, i w języku brzmi tak samo, więc... To może zainteresuje cię historia Stolema, który wykopał to jezioro, aby przybudować się wybrańca swojego serca. Nie wiem, czy ten twój Stolem wykopał jezioro, ale chyba tutaj nadpływa. Gdzie to chce to jechać? Do kręgu w Węsiorach. Następnie, sady ta. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, ja mogłam jechać w środku. Bo ja zawsze chciałam jechać w środku. Nie ma sprawy, sady. Jo? Jo, nie sprawy. Tak, tak, tak. Dziękuję. Nie mogę. Dobra. Thank you.
Wiecie, że te fany, na które idziemy, to tak naprawdę mogiły gotów, którzy zamieszkiwali te tereny z ponad 1000 lat temu? No i mamy tutaj jeszcze te magiczne kręgi, na których odbywały się być może ważne spotkania. Ale ty jesteś obcykana. Czytałam, że ludzie będąc w tym miejscu czują taką dziwną energię. No co? Zostajemy tu na noc. Tam poniżej, nad jeziorem, jest fajne miejsce. Na noc? Wśród tych mogił. Cipciesz? Wyczyjeluj pola. Mój strach i tak blokuje przepływ kosmicznej energii. Witajcie, zbłąkani turyści. Dzień dobry. Skąd przybywacie? A to stąd, to stamtąd. Ale wypraszam to sobie, wcale nie zbłąkani. No wiesz, czas i miejsce potrafią płatać niezłe figle, niepokorna niewiasto. My, druidzi, coś tam wiemy na ten temat. Druidzi? To ci celtycy, mędrcy i wróżbiarze. No tak jakby, tylko że my byliśmy tu znacznie, znacznie wcześniej przed gotami. Ale nie składacie ludzi w ofierze. W zasadzie nie. Ale zdarza się, że jakiś niepokorny turysta, który nie szanuje tego miejsca jak należy, nie wraca na czas do domu. Mocy bije serce, więc biegnę. Poczułam tą energię, która otworzyła przejście. Hej! Emocje wyrzucają mnie powietrzem. Ja nie chcę zatracać się tym więcej. Ola! Hej! Co zaskoczeni państwo? To taka krótka inscenizacja walk dwóch inscenizatorów w strojach wikingów. No i może spytacie, skąd stroje wikingów, skoro jesteśmy w kamiennym weselu, w kręgach kamiennych i kurhanach gotów. Ano dlatego, że nie wiemy, jakie były wierzenia, jakie były zwyczaje gotów. Natomiast mówi się, że mają one wiele wspólnego z wierzeniami wikingów. Stąd też ta inscenizacja. Świetnie, dzięki. Super. No, nie wiecie, że zaproszone. Widzicie może, gdzie jesteśmy? Mamy rok. Poczuliśmy jak się we wieczu. Nie wiecie, gdzie jesteście? Poczekajcie, pokażę wam na mapie. Kolejne cudziki. Tutaj... Dobra, 10. Byliśmy wcześniej na kręgach, ale... To wyglądało zupełnie inaczej i... To tak. Jesteście tutaj. Tu jest Kiełpino, tu Wyczechowo, tutaj Borcz. My jesteśmy pomiędzy tutaj w lesie, w kamiennym weselu. Strasznie dziwna sprawa, bo ostatnio byliśmy w Węsiorach. I nie mam pojęcia, jak to się stało, ale... A to też kamienne kręgi. Może wam się pomyliło?
Nie, dziewczyny. Czyli pomóc ci Uli przy Malenach. Serio? Jo. Ej, to weź dogon dziewczynki. A nic nie ma. Donikąd. Potrzebny żaden plan, porządek ani cel. Wystarczy po prostu płynąć w chaosie zdarzeń. Wolność to tu i teraz. Nie ma planów, nie ma wspomnień. Jutro to wczoraj. Wczoraj już przeminęło, stając się historią, czymś co odeszło. Zatarło się i straciło znaczenie. Realnie istnieje jedynie chwila obecna. And now I know it leads to nowhere. And now I know it leads to nowhere. And now I know it leads to nowhere. Bo dokąd miałaby prowadzić ta droga? Do jakiegoś wyśnionego miejsca? Do jakiegoś tajemniczego celu, który następnie okazuje się czymś błahym i niewartym uwagi? Celu, który odbiera moc realnym wrażeniom? Ludzie uganiają się za czymś, co wciąż im się wymyka. Marzą śniąc na jawie. Czas się przebudzić. Patrz.
Dziadek Leo. Dziadek Leo jak malowany. O mój Boże, dzwoń do dziadka, dzwoń do dziadka, dobra, dzwoń do dziadka. Dzwonię, dzwonię. Naprawdę. Telefon. Słyszę. Halo. A. Cześć, babciu. Cześć. Fajnie. Mam sprawę, to ja może przekażę Jay. Tak, jest dziadek? No jest. Leo, wideo rozmowa, chodź się pokaż. Dziewczyny. Poczekajcie sekundkę. O. No cześć. No wygląda identycznie jak ty. No identycznie. Tak jak ty na tych starych zdjęciach z waszych albumów. No co, co ty, no, no co ty, Jay, no. Gdzie on tam taki urodziwy, jak ja za młody, no. Ale no, ja jej to cały czas powtarzam, a ta cały czas swoje. Dziadek jest na murze, dziadka zamurowali. Ale dziewczynki, no dziewczynki, no ja nie widzę powodu naprawdę, żeby dziadka mieli uwieczniać na muralach. Patrzcie na niego, no. A czemu ludzi nie? Straszyć, no. A czemu nie? No, 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 spójrz. No, te spojrzenie, no. Jak wy młodzi mówicie, no to... Luk i masz, no. No widzicie? Sekundę stał się gwiazdą, w sekundę. Jay, ty odpuść ten temat, bo ja nie wiem, czy te ściany udźwigną Leo Ego. Okej, okay. Może mi się tylko wydawało, ale jak przyjadę, to jeszcze zobaczę te wasze stare albumy. No dobra, dobra. Jak to podróż? O mój Boże, no podróż życia. Naprawdę jest tutaj tak pięknie. Jeziora, lasy... A nie mówiłam? A nie mówiłam? Tabakie zażywałyśmy i sielawki jadłyśmy. Co? Sielawki? No. Ja pamiętam ich smak, no. Zjadłem kilka, no. I tabaka, no. Przywieźliście by się troszkę dziadkowi, no. Tylko nie takiej ze sklepu, tylko prawdziwej kaszubskiej. Żebyście próbowały tabakę? Tak. Dzięki, Helen, non-stop. No bo wiecie, jakiego to ma kopa? Aż mi łzy z oczu pocisnęło. Wiemy. Wiemy. A, mój Marlene zbierał. Ja. No, jojo. Nowe kaszubki na froncie. Nauczyłem. A jak tam u was, jak zdrówko? No co, no. Nerw nie ma. Babcia za remont się wzięła. Tak, tylko że... Mnie kazała malować kuchnię, no. Bo jej się bielnie podoba, no. A to przecież tylko odcień beżu. No, no. Beżu. Tak. Beżu. Tak dziadek nazywa zżółkniętą przez lata białą ścianę. No. Dziewczynki, bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze i zabierzcie z tej podróży wszystko co najpiękniejsze i ile się da. Oj, pamiętajcie, że uśmiech załatwi wszystko. No dobrze, to do zobaczenia, pa pa. Do łyzdrzeni, do łyzdrzeni. Kochamy was, pa. Pa. No i co? Dadzę sobie radę? Dadzę sobie radę. No. Nie, nie podejrzewałam, że tam pojadą. Strasznie mi się to podoba. I są szczęśliwe. Niespodzianka. No może... Ale najważniejsze, że wszystko w porządku. No ale może przywiozą tabaki? Nie, przywiozłem. A jak przywiozłem chłopaka? Dzień dobry. A dziewczyn dokąd? A pierwszy autobus to idzie nawet do Ostrzyc. Thank you.
Cześć Pola, cześć. Ej, to jest Agata, poznajcie się, moja kuzynka. Cześć Agata. No i z Agatą mamy dla was taką niespodziankę, bo pojedziemy na koniach nad wodę. Super, i będzie jakiś pomk. Tak. Ja jeszcze chwilkę tutaj zostanę. Nie mów mi, że z tej dziury. Nie. Gdzie my jesteśmy? Liczy się nikt inny. Ja znam ten głos. Sobą wreszcie jestem pewna wszędzie. Wiem. Byłam na jej koncercie w Warszawie. Nie zepsujesz mnie.
wolna w swoich ruchach, wolna w śnie. Zamykam oczy chętniej, na palcach jednej ręki liczę dziś. Lęki, myśli złe, bosko w swoim śmiechu czuję się. Nie liczy się nikt inny, sobą wreszcie jestem pewna, że nie zepsujesz mnie. Słowa. Naprawdę to ty? Mam nadzieję, że już tak. A dokąd jedziesz? Tak właściwie to dopiero wróciłam. I siedzisz w poczekalni? Czekam na pociąg w inną stronę. Spóźnię się. Dobra, czas na nas. Jay! Wolna w swoich ruchach, wolna w śnie. Zamykam oczy chętniej, na palcach jednej ręki liczę dziś. Lęki, myśli złe, bosko w swoim śmiechu czuję się. Nie liczy się nikt inny, sobą wreszcie jestem pewna, że nie zepsujesz mnie. Słowa w ustach znów jak tlen, mogę je wypuszczać tchem. Lecz nie mówię nic, nie e. Lecz nie mówię nie, nie. Lecz nie mówię nie. Ciekawe, czy gacie też mają historyczne. Thank you.